Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na trzecim wykładzie z cyklu Człowiek wykluczenia. Dzisiejszy wykład zatytułowany Wykluczenie społeczne w Polsce nie jedno na imię wygłosi pan profesor Janusz Czapiński. Pana profesora nie trzeba przedstawiać, a może tylko powiem, że pan profesor przewodniczy grupie ekspertów pracujących nad cyklicznymi badaniami, które nazywają się diagnoza społeczna. Badania te dotyczą jakości warunków życia Polaków. Tak więc dzisiejszy wykład Wykluczenie społeczne w Polsce nie jedno ma imię. Zapraszam panie profesorze, a po wykładzie zapraszam państwa bardzo serdecznie do dyskusji. Od mniej więcej tak 20 lat Jagłowi zaczęli przebąkiwać, że marnie się mogą w społeczeństwie mieć i mogą być w takim dosłownym sensie wykluczeni z tego głównego nurtu życia. Nie tylko ubodzy i nie tylko bezrobotni, bo do tamtego czasu w zasadzie utożsamiano właśnie coś, czego jeszcze nie nazywano wykluczeniem społecznym, włącznie z brakiem pieniędzy i z brakiem pracy. No i od Jajogłowych zarazili się także takim sposobem myślenia, że to chyba jest szersze zjawisko, nie ograniczające się wyłącznie do biedy i do bezrobocia, także europejscy politycy. No i tak mocny akcent nastąpił na szczycie w Lizbonie w 2000 roku. Wtedy uznano, że jednak trzeba poszerzyć ten peryskop oglądania ludzi, którzy mogą być jakoś wyłączeni z głównego nurtu życia społecznego. Na kolejnym szczycie w Nicei to już wyraźnie uznano, że przyjęto w ogóle definicję wykluczenia społecznego. Nawiasem mówiąc, to jest fenomen europejski. A czy można szukać odpowiedników? W Ameryce Północnej odpowiednikiem tego europejskiego wykluczenia jest w dużej mierze underclass, a w południowej Ameryce marginalizacja. Chociaż tamte definicje są węższe niż ta europejska wykluczenia społecznego. No więc w Nicei uznano, że walka z wykluczeniem, czyli wkluczanie wykluczonych, jest strategicznym priorytetem Unii Europejskiej. I wtedy zlecono wszystkim członkom Unii Europejskiej, żeby opracowali jakiś pakiet wskaźników, po to, żeby można było sensownie do tej walki przystąpić, bo bez operacyjnej definicji, to nie bardzo wiadomo, kogo ścigać, żeby go wkluczyć, kim się zajmować. Taki był początek, ale niestety schody się dopiero po tym początku zaczęły, właśnie w związku z definicją. Uznano, że co wybitny myśliciel, to sobie trochę inną definicję, taką operacyjną formułował. A co uznać w ogóle za wykluczenie? Ogólnie oczywiście wszyscy się zgodzili, że chodzi o nieuczestniczenie w głównym nurcie życia społecznego w różnych jego wymiarach. W wymiarze politycznym, społecznym, kulturalnym i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę taka definicja w chmurze. Trzeba ją było jakoś ubrać w jakieś konkrety. Co to znaczy nieuczestniczenie? Pierwszy problem, czy chodzi o nieuczestniczenie z winy nieuczestniczącego, a czy chodzi o nieuczestniczenie dlatego, że ktoś mu kłody pod nogi rzuca, a on nie chciałby nie uczestniczyć. To rozstrzygnięto, że chodzi jednak o to drugie, że społeczeństwo go wyklucza z jakichś powodów. A czy społeczeństwo niedosłownie, nie tak, że go od razu dyskryminuje, wsadza do więzienia i tak dalej, ale w takim szerokim znaczeniu, że na przykład są bariery dla niepełnosprawnych. O tym decyduje społeczeństwo albo ci, których to społeczeństwo wybiera. I w związku z tym część niepełnosprawnych, jak napotyka na te bariery, to raczej nie wychodzi z domu. To jak nie wychodzi z domu, to przynajmniej przed epoką internetową była niemal kompletnie wykluczona. Potem jak się zjawił internet, to
mogli przynajmniej do tej wirtualnej rzeczywistości wchodzić. No, pod warunkiem, że jeszcze mieli pieniądze na ten internet. Mogli kupić hardware i software i się podłączyć. No więc problem jest ogromny. Nie ma zgodności. Także i w przekroju członków Unii Europejskiej. Jak mierzyć wykluczenie, jakie przyjmować wskaźniki. Chociaż oczywiście niektóre z nich są powszechnie akceptowane. Ubóstwo i bezrobocie niewątpliwie się ostały, ale także niepełnosprawność, ale także pobyt w więzieniu uznano za taki czynnik, który sprawia, że po wyjściu ten ktoś jest wykluczony. W różnych wymiarach. No, trudno mu znaleźć pracę, bo musi się ciągle opowiadać, gdzie był przez ostatnie 5 lat. Jak prawdę zeznaje, no to nie zachęca to pracodawców, żeby go zatrudnić. Ale także jest wykluczony w sensie takiej moralnej dyskryminacji, tak? No bo to sąsiedzi tak go omijają, źle na niego patrzą, nie dopuszczają do stolika brydżowego itd. itd. No więc wylistować można niezwykle długą listę tych barier, które sprawiają, że jak ktoś na nie trafi, no to przynajmniej z fragmentu tego głównego nurtu życia społecznego no jest wykluczony. Albo przynajmniej wisi nad nim ryzyko, że w jakimś momencie może zostać wykluczony. Jeśli można prosić, no to problemy definicyjne omówiłem. Ja pokażę taką ilustrację, jak w Polsce wygląda przy przyjęciu pewnych akceptowanych w większości krajów tych definicyjnych wskaźników wykluczenia, jak w Polsce wygląda ta struktura wykluczonych w polskim społeczeństwie. I opierał się będę na danych z diagnozy społecznej, o której tu już przed chwilą była mowa, na dużej bazie danych, bo głównie będę mówił o danych z roku 2011, a to była próba prawie 26,5 tysiąca Polaków w wieku 16 i więcej lat. To jest takie zastrzeżenie. Ja będę mówił o wykluczonych dopiero po skończeniu 16 roku życia. I jak Państwo widzicie, ja tutaj przyjąłem no właśnie takich najczęściej akceptowanych barier, które wyrzucają człowieka z tej łajby społecznej. Podeszły wiek. W Polsce podeszły wiek to już niestety jest 50+. Przykro powiedzieć, trochę mówię pod prąd tym hasłom przesunięcia wieku aktywności, ale tak niestety jest i na to jest sporo dowodów, także medycznych. A niepełnosprawność no to jest oczywisty czynnik, zwłaszcza w Polsce, gdzie nie wszędzie są podjazdy i nawet na nie wszystkich stacjach metra są windy. Taki niepełnosprawny musi wiedzieć, z jakiej stacji ma ruszyć i do jakiej ma dojechać, bo jak za wcześnie wysiądzie, no to się może znaleźć w pułapce. A samotność, no to jest oczywiste. Niskie wykształcenie ojca lub głównego opiekuna, to jest taka miara kapitału kulturowego. No, to wiadomo, że część osób, które się wychowywały w domach z tym niskim kapitałem społecznym, no mają gorszy start i część z nich na tym starcie zostaje i nie rusza do mety. A mieszkanie na wsi. W Polsce to jest ważny czynnik. No nie dlatego, że jest bieda na wsi. Państwo zobaczycie, to mieszkanie na wsi ma coraz mniej wspólnego z biedą, tylko że to jest pustynia kulturowa. To jest brak dostępu do bardzo wielu instytucji. I przy jeszcze dosyć skromnym upowszechnieniu internetu, to jak ktoś tam w jakąś dziurę wiejską wpadnie i ma 10 km do miasta gminnego, i taki z odzysku z Niemiec samochód, którym jeździć nie ryzykuje, bo mu się ciągle psuje, no to tkwi odizolowany od reszty świata.
A wykształcenie własne respondentów poniżej średniego, no z tym na szczęście jest coraz lepiej w Polsce, znaczy niezwykle jak się kurczy w gwałtownym tempie ta część Polaków, która ma tylko wykształcenie poniżej średniego, czyli podstawowe lub zasadnicze zawodowe. Uzależnienia różnego rodzaju, alkohol, narkotyki, dalej konflikt z prawem. My o to wszystko pytaliśmy naszych respondentów. A takie subiektywne poczucie dyskryminacji na jakimkolwiek tle, z powodów religijnych, etnicznych, wyglądu, płci, czy czegokolwiek. Ubóstwo, no tutaj była twarda miara finansowa. Przyjmujemy za każdym razem w każdej edycji diagnozy społecznej jako kryterium to, co Instytut Pracy i Polityki Socjalnej wylicza jako minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa domowego pracowniczego. I to w 2011 roku to było 480 zł. No i oczywiście bezrobocie. A tu przyjęliśmy szeroką definicję, taką typowo polską, nieużywaną w innych krajach europejskich definicję bezrobocia, czyli wystarczy się zarejestrować w Urzędzie Pracy. To już w żadnym innym kraju europejskim tak szerokiej definicji bezrobocia nie przyjmują. A w związku z tym być może Państwo od czasu do czasu, śledząc doniesienia o stopie bezrobocia, natykają się na taką konfrontację wskaźnika europejskiego, Eurostatu i naszego rodzimego GUS-owskiego wskaźnika. Zazwyczaj ta rozbieżność jest ogromna. Wedle tego GUS-owskiego rejestrowanego bezrobocia to mamy stopę, która sięga w tej chwili 13%, a według europejskiego niecałych 8%. No to przepaść jest. No dobrze, a przyjęliśmy tutaj tę szeroką definicję. I teraz proszę zwrócić uwagę, do czwartej edycji diagnozy, czyli do 2007 roku okazywało się, że są tak naprawdę tylko trzy typy wykluczenia społecznego. Było fizyczne, było strukturalne, było normatywne, a to materialne wchodziło w strukturalne. A kilka słów o tych poszczególnych typach. Jak Państwo widzicie, fizyczne, w 2009 okazało się, że materialne wypadło z tego strukturalnego i stworzyło jakby odrębny typ wykluczenia. Innymi słowy, to już dzisiaj nie jest tak, że materialnie to są akurat wykluczeni ci, którzy mają niski kapitał kulturowy, bo mieli słabo wykształconych rodziców, mieszkają na wsi i sami mają niskie wykształcenie. To przestało iść ze sobą w parze. Warunki materialne z tymi czynnikami wykluczenia strukturalnego. To jest zrozumiałe, bo dzisiaj tak naprawdę problem ze znalezieniem pracy ma bardzo wielu absolwentów wyższych uczelni. Także z miast, także z dużych miast. Oni też mają, w związku z tym, że nie mogą znaleźć pracy, problemy finansowe. Albo ich rodzice utrzymują, albo gdzieś tam dorywczo na jakieś okresowe umowy się zatrudniają na niewielkie stawki. Więc odrębną kategorią stało się od 2009 roku wykluczenie materialne. Wykluczenie fizyczne, jak Państwo widzicie, jest zdeterminowane przez wiek, niepełnosprawność, samotność i to, z jakiego domu ktoś pochodzi. Tak? Z domu z wyższym lub niższym kapitałem kulturowym. Strukturalne jest określone głównie przez, jak Państwo widzicie, wykształcenie własne, ale także właśnie tę wiejską izolację oraz kiepskie wykształcenie rodziców. No i normatywne, no to oczywiście to jest to wykluczenie. Dlaczego ono jest normatywne? No bo to jest wykluczenie z powodu norm społecznych. Ty ochlajusie, ty bandyto, ty i tak dalej, i tak dalej. Jak się fama rozejdzie w środowisku, że tam gdzieś ktoś, jakiś złodziej mieszka, no to nie ma życia. Znaczy nie zawsze on to tak odczuwa. No ale obiektywnie rzecz biorąc, do wielu miejsc puszczany nie będzie, tak o ile się nie włamie. No więc tutaj jest uzależnienie, konflikt z prawem,
Nawiasem mówiąc, to właśnie przestępcy w Polsce mają największe poczucie dyskryminacji. Nie niepełnosprawni. Niepełnosprawni nie mają takiego subiektywnego poczucia, że są dyskryminowani. Ci, co siedzieli w więzieniu, popełniają przestępstwa, chlają i narkotyzują się, uważają, że niesłusznie są sekowani przez otoczenie. No więc mamy cztery kategorie wykluczenia. I teraz zobaczmy, jak wygląda zasięg tego wykluczenia w Polsce. Nie ma tutaj w ramach tych wskaźników, tych czterech typów wykluczenia, żadnej obiektywnej poprzeczki. Znaczy, trudno powiedzieć, w którym momencie się przy określonym natężeniu tych wartości w poszczególnych czynnikach, w którym miejscu możemy uznać, że też już jest wykluczony. Myśmy tutaj przyjęli takie statystyczne kryterium, mianowicie odległości od średniej dla całej populacji. Jeśli ta odległość wynosi jedno odchylenie standardowe, to już jest bardzo dużo, to jest, uznaliśmy, ryzyko wykluczenia. Znaczy, to jeszcze nie jest ktoś wykluczony. Ale jak już dwa odchylenia standardowe od średniej to wynosi, ta jego wartość od średniej całej populacji, no to uznaliśmy, że no to już jest wykluczenie. No, tak czy inaczej, jakoś on jest wyłączony z jakichś przynajmniej wymiarów życia społecznego. No i oczywiście, no, jak przyjmiemy jedno odchylenie standardowe, to będzie większy wysyp tych osób. Jak przyjmiemy to ostrzejsze kryterium, to kryterium wykluczenia, czyli dwa odchylenia standardowe, no to te wskaźniki powszechności będą znacznie mniejsze. Ale jest jeden interesujący wyjątek. To jest mianowicie wykluczenie materialne, gdzie niemal 90% zagrożonych to już są ci wykluczeni. Tutaj nie ma takiego marginesu dochodzenia do wykluczenia. Już wystarczy, że ktoś się odchyla od średniej pod względem tego wskaźnika o jedno tylko odchylenie standardowe, to już tak naprawdę leci na to drugie kryterium, czyli na drugie odchylenie standardowe. A w pozostałych oczywiście jest ogromna różnica. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku wykluczenia strukturalnego w Polsce jest raczej znikomy odsetek tych już wykluczonych, tych, które myśmy uznali za wykluczonych, w stosunku do tych, którzy są zagrożeni wykluczeniem. I moim zdaniem to wykluczenie strukturalne, głównie związane z wykształceniem i mieszkaniem na wsi, to jest w perspektywie powiedzmy kilku czy kilkunastu lat, coś, co w politycy mogą ignorować. Znaczy, wieś się niewątpliwie ucywilizuje, także dzięki internetowi, a młodzi mieszkańcy wsi walą ciągle na te uczelnie do miast, się będą uczyć i już potem tam nie wracają. Natomiast o tym za chwilę powiem jeszcze. Fizyczne jest i pozostanie problemem w Polsce, wykluczenie fizyczne. Materialne przez długi czas wszystko wskazywało na to, mniej więcej do 2009 roku, że będzie problemem coraz mniejszym, ale niestety wskaźnik na przykład ubóstwa trochę skoczył w ostatnich dwóch latach. I jak będzie w przyszłości, to trudno dzisiaj rozstrzygać. Przerażający jest ten wskaźnik ogółem wykluczenia, ponieważ to są niezależne jednak typy. Znaczy, to nie jest tak, że jak ktoś jest niepełnosprawny, to jest biedny, nie ma pracy, ma słabe wykształcenie i tak dalej, i tak dalej. To nie jest oczywiście tak, że jak ktoś podpala cudze samochody, albo kradnie, albo pije, albo ćpa, to od razu musi być biedny, bez roboty, poszkodowany fizycznie itd., itd. Tak wcale nie jest. To są rozłączne typy wykluczenia. Warto sobie z tego zdawać sprawę. Nie ma jednego syndromu, innymi słowy, wykluczenia. No ale
W związku z tym to ogółem to jest niemal sumą. No to jest jednak przerażający wskaźnik. Jeśli prawie połowa polskiego społeczeństwa jest zagrożona wykluczeniem. Sam byłem zdziwiony, że to tak wyszło. 80. Nie, pan profesor powiedział kiedyś, że 80% szczęśliwych. Tak. No tak. I czują się niemal wykluczeni. No. Tak, dlatego że myśmy nie przyjmowali subiektywnej definicji wykluczenia. Myśmy przyjmowali obiektywną definicję. To nie znaczy, że ogromna część tych szczęśliwych ma pełen dostęp do tego głównego nurtu życia społecznego. Absolutnie. Absolutnie. Albo nie ma dostępu z powodów obiektywnych, albo sama sobie tworzy jakieś bariery i wyrzeka się tego dostępu. Na przykład frekwencja w wyborach, tak? To jest ten polityczny wymiar uczestniczenia w życiu społecznym. No na szczęście, jeśli chodzi o tych, których już można uznać za wykluczonych, ten wskaźnik jest niższy, no dużo niższy, no ale to jest ciągle nieco tylko mniej niż 1/5 Polaków. I to na tle europejskim niestety stawia nas w dosyć niekomfortowej pozycji. To znaczy, to też może oznaczać, że jak porównamy z ubiegłymi latami, że tu się też niewiele zmienia. Innymi słowy, że oprócz takiego odświątecznego gadania o tym, że trzeba coś zrobić w sprawie polityki reintegracyjnej, to się tak naprawdę nic nie robi. Znaczy troszkę zrobiono w sprawie niepełnosprawnych, rzeczywiście przynajmniej w niektórych dużych aglomeracjach do większości już urzędów są podjazdy. Także już te krawężniki tam zaczęto trochę wygładzać. Ale w mniejszych miejscowościach, no to bez pomocy przyjaciół, to taki niepełnosprawny na wózku, to się nigdzie nie jest w stanie dostać. Panie profesorze, przepraszam, deglomerację trzeba zrobić. Co znaczy deglomerację? Zobaczysz, Gomułka robił deglomerację. Fabryki budował na zapadłej wsi. Aha. No i ludność tam zyskiwała pracę. Budowano mieszkania. I... Urbanizacja. No tylko, że fabryki jak na razie w Polsce to budują ci z zagranicy, więc ale trudno namawiać świata, żeby na wsi budował fabrykę. Industrialny, polski. Industrialny. Już tylko internet, nic nam więcej do szczęścia. Nie? Nie, no niektórym jeszcze trzeba tych prawdziwych atomów oprócz bajtów, więc jeszcze tak całkiem w to nowe środowisko życia nie wyszliśmy wszyscy, jeśli można. No, tutaj jest podsumowanie, tam na dole to ogółem, to jest powtórzenie tego, co było na wykresie. Tutaj chodzi tylko o to, żeby pokazać, czy jest różnica między kobietami i mężczyznami. A te różnice są stosunkowo niewielkie, z niektórymi wyjątkami. Jak Państwo widzicie, ponad dwukrotnie więcej jest wykluczonych strukturalnie mężczyzn niż kobiet, ale to wynika również stąd, że pęd do nauki wśród kobiet jest większy niż wśród mężczyzn. Poza tym kobiety zwiewają ze wsi bardziej niż mężczyźni, bo to na nich przepisywane są gospodarstwa, na mężczyzn są przepisywane gospodarstwa rolne i oni teraz nie bardzo mogą w ogóle znaleźć jakąś partnerkę na dalszą część życia. Normatywne, no niewątpliwie musi być większe u mężczyzn, bo więcej piją, tak? Różnica w takim wskaźniku uzależnienia od alkoholu, który my mamy w diagnozie, to była szczera od serca, co się rzadko w takich przypadkach powinno zdarzać, odpowiedź tak na pytanie, czy w minionym roku pił pan, pani za dużo alkoholu. No tak już ktoś sam mówił, że pił za dużo, to chyba rzeczywiście pił za dużo. To nawiasem mówiąc, przykro powiedzieć, ale ten wskaźnik w przypadku mężczyzn niemal się podwoił w ciągu od 2003 roku. A u kobiet trochę łagodniej rósł. No ale różnica jest ogromna. Ponad 15% mężczyzn i 2% z niewielkim kawałkiem kobiet. No, podobnie jeśli chodzi o przestępczość, no, niewątpliwie jest większa wśród mężczyzn.
A materialne akurat częściej dotyka kobiet wykluczenie niż mężczyzn. Jeśli można prosić dalej. Tutaj jest w przekroju różnych grup społeczno-ekonomicznych. No, czyli to jest dosyć oczywiste, że wśród rencistów jest zdecydowanie więcej wykluczonych fizycznie niż w pozostałych grupach. No, prawie 19%, a zagrożonych wykluczeniem jest to ponad 45%. Jeśli można dalej, bo to będzie bardziej interesujące, tam się pojawiają dzieci. Proszę zobaczyć małżeństwa z trójką i większą liczbą dzieci. Najniższy wskaźnik wykluczenia fizycznego, czyli na szczęście zdrowi Polacy rodzą dzieci, tak? Z tego wniosek. Mają jeszcze siły, żeby te dzieci wychować potem. No dobrze, ale jeśli chodzi o zagrożenie strukturalne, to jest już najwyższy wskaźnik. Innymi słowy, najwięcej dzieci się jednak rodzi, no mówiąc publicystycznie, w takich niedokształconych rodzinach. Z małym kapitałem kulturowym także. Zdrowych, ale niezbyt wykształconych. A normatywne jest największe w rodzinach niepełnych. No z jakiegoś powodu te rodziny są niepełne. Albo on chlał, albo ją bił, albo coś, no. Stąd ta niepełność. Materialne najwyższe jest oczywiście, niestety, w rodzinach wielodzietnych. Przepraszam, można pan poselę. Pan nie miał jeszcze jednego argumentu, czy alkoholizm i tak dalej, albo on pił, albo bił, albo chlał. Proszę pana, a może nie wytrzymał damskiej władzy? Czego nie wytrzymał? Czego nie wytrzymał? Ale czego nie wytrzymał? Damskich rządów. Nie wytrzymał i się rozbił, albo odszedł. Nie badał. Psychologii, tak. W wymiarze makrospołecznym to nie ma większego znaczenia. A jeśli można prosić o następny slajd. Zobaczymy, jak to jest w przekroju terytorialnym. To są województwa. Ja tam wytłuściłem te województwa, które odbiegają negatywnie od reszty w przypadku wykluczenia fizycznego. No to ewidentnie najgorzej, najwięcej niepełnosprawnych jest w Lubuskim. Nie wiadomo dlaczego. Ale także jest sporo w Łódzkim, Warmińsko-Mazurskim. A w strukturalnym dużych różnic nie ma, chociaż znowu to Lubelskie w tym przypadku się wyróżnia i Świętokrzyskie, czyli te ekonomicznie także najsłabsze województwa. W normatywnym najwięcej rozrabiaków jest w zachodniopomorskim, w dolnośląskim, w mazowieckim też niestety i w wielkopolskim. Materialne, no tu są ogromne różnice. Prawie 14% wykluczonych w województwie lubelskim, a ponad 12% w świętokrzyskim. No o tym decyduje niestety ubóstwo samego regionu. Czy to są najuboższe regiony? Do tej pory mnie dziwi, że mądrzy polscy politycy dopuścili do utworzenia 16 aż województw. Tylko na tej zasadzie, że się liczyli z jakimiś lokalnymi lobbies. No nie powinni tego czynić jednak. Małe euroregiony? To są. Znaczy, nawet nie chodzi o to, że małe. Bo mazowieckie mogło się ograniczać do Warszawy i Obwarzanka i byłoby jeszcze mniejsze, tylko że byłoby najsilniejsze w Polsce. Więc to nie chodzi wyłącznie o wielkość tych województw, tylko o poziom zaawansowania w rozwoju ekonomicznym tych województw. One nie są samowystarczalne. No. Jeśli można prosić o... No to teraz kilka słów na temat tego, jak w wymiarze czysto psychologicznym, a także w wymiarze społecznym skutkuje wykluczenie i zagrożenie wykluczenia. A tutaj są wskaźniki związku między poszczególnymi rodzajami wykluczenia i trzema takimi wskaźnikami dobrostanu psychicznego. Wolą życia, ogólnym dobrostanem subiektywnym, czyli zadowoleniem z całego dotychczasowego życia, poczuciem szczęścia, oceną minionego roku oraz depresją. A
takim wskaźnikiem wziętym z kwestionariusza, jednego z najpopularniejszych na świecie kwestionariuszy depresji, kwestionariusza Becka. Wszędzie te związki są istotne i oczywiście w przewidywanym kierunku. Znaczy im wyższy wskaźnik poszczególnych kategorii wykluczenia, tym również gorsze wskaźniki dobrostanu psychicznego. Niższa wola życia, niższy ogólny dobrostan subiektywny i wyższa depresja. Z wyjątkiem wykluczenia materialnego, bo w tym przypadku ta korelacja, ten związek też jest istotny, tylko w drugą stronę. Wykluczeni materialnie wykazują mniejsze natężenie symptomów depresji. Proszę nie wyciągać z tego zbyt pochopnych wniosków, że pieniądze, tak, że pieniądze nasilają otwierasz puszkę, z Pandorą. Teraz właśnie skończyłem, wysłałem do wydawnictwa artykuł pod tytułem Ekonomia szczęścia i psychologia bogactwa. Jednym dają, znaczy, jeśli można taki ćwiszenrób uczynić. A biednym szczęście dają pieniądze. A co w przypadku bogatych? W przypadku bogatych jest odwrotnie. Szczęście daje pieniądze. Więc do momentu zaspokojenia wszystkich podstawowych potrzeb, im więcej pieniędzy, tym wyższy poziom zadowolenia z życia, poczucia szczęścia. A po osiągnięciu doszła do wniosku, że nie może tylko wydawać pieniędzy i już podobno świetnie zarabia. No bo osiągnęła już ten poziom zaspokojenia. A co poumierały gwiazdy w wieku 40 lat, to one przecież cały czas zarabiały ogromne pieniądze. Po co? Jak pan mówi, że im już były niepotrzebne. Po zaspokojeniu wszystkich podstawowych potrzeb, zależność się odwraca. Znaczy jest w odwrotną stronę. Ci, co są szczęśliwsi po zaspokojeniu podstawowych potrzeb, mają większe szanse, żeby awansować ekonomicznie, finansowo w przyszłości. I dotyczy to nie tylko poszczególnych osób, ale taka sama zależność dotyczy całych krajów. W grupie krajów ubogich wzrost gospodarczy sprawia, że członkowie tych społeczeństw się czują szczęśliwsi, a w grupie krajów rozwiniętych, w których już właściwie wszyscy zaspokoili podstawowe potrzeby, to właśnie zróżnicowanie poziomu, przeciętnego poziomu szczęścia tych obywateli decyduje o późniejszym tempie wzrostu gospodarczego. Dobra, to był Zwischenruf. Więc rzeczywiście można powiedzieć, że te obiektywne wskaźniki, te obiektywne bariery, tak, przekładają się jednak na stan ducha osób, które są zagrożone albo już wykluczone. Jeśli można. Tu jest kilka wskaźników radzenia sobie na różne sposoby w życiu. A autodeterminiści to są ci, którzy na swoją klatę biorą odpowiedzialność za własny los. I niezależnie od tego, czy uznają, że miniony rok w ich życiu był udany, czy nie, to mówią, że to za ich sprawą on był taki. Wszystko jedno, czy dobry, czy zły. Ja spowodowałem, że ten miniony rok w moim życiu był taki lub siaki. Fataliści to są ci, którzy też niezależnie od tego, czy uznali, że im się wiodło w minionym roku, czy nie, to mówią, los o tym zadecydował. Nie ja, tylko los. Strategia zadaniowa. To są ci, którzy w trudnych sytuacjach życiowych zakasują rękawy albo kontaktują się z różnymi innymi ludźmi po to, żeby zasięgnąć rady, co w tej sytuacji zrobić. Strategia emocjonalna to ci, jak natrafią na jakieś problemy życiowe, to wyciągają pół litra, albo się modlą, albo zajmują się czym innym. Udają, że w ogóle nie ma sprawy, tak? Zakłady. To prosty wskaźnik. To była odpowiedź na pytanie, czy ci ludzie
obstawiają jakiekolwiek zakłady. Wszystko jedno, czy tam w totolotka, czy na wyścigach konnych, czy cokolwiek. No i lisy. Lisy to jest taka złożona miara przedsiębiorczości i to jest zestaw takich wskaźników podejmowania różnego rodzaju działań, które mają ratować sytuację ekonomiczną tego kogoś. Inwestowanie gdzieś, zakładanie własnego biznesu i tak dalej, i tak dalej. Jak Państwo widzicie, to z wyjątkiem tej strategii emocjonalnej są znaczące różnice między wykluczonymi materialnie i niewykluczonymi. Niewykluczeni są zdecydowanie częściej autodeterministami, tymi, którzy biorą na klatę odpowiedzialność za własne życie, mniejszymi nieco od wykluczonych fatalistami, częściej stosują strategię zadaniową, częściej grają w totolotka, no i oczywiście zdecydowanie częściej spełniają to kryterium przedsiębiorczości. Jeśli można, kolejna kategoria wykluczenia strukturalne. Tutaj różnice są idealnie niemal takie same jak w przypadku wykluczenia materialnego. Jeśli można dalej, wykluczenie normatywne, to związane z chlaniem, ćpaniem i brojeniem. Tak? A różnice też są podobne, chociaż zdecydowanie mniejsze. Innymi słowy, oni są znacznie bliżej pod względem tej zaradności osób niewykluczonych niż wykluczeni materialnie lub wykluczeni fizycznie. Niematerialnie, tylko strukturalnie i fizycznie. I ostatni rodzaj wykluczenia, a no nie było tego ostatniego rodzaju. On przez chwilę, był drugi. Aha. No dobrze, to już nie będziemy wracać. To teraz aktywność społeczna. No tu są takie zrozumiałe rzeczy, na przykład spójrzmy na sam dół. A tu jest związek poszczególnych wskaźników wykluczenia z różnymi wymiarami aktywności społecznej. Od takiego złożonego wskaźnika kapitału społecznego, na który się składa udział w wyborach, zaufanie do innych ludzi, aktywność organizacyjna itd., itd. A dalej idzie wrażliwość na dobro wspólne, czy kogoś razi to, że inni na przykład jeżdżą na gapę autobusami itd., itd. A wizyty w kościele, jak często w miesiącu ktoś bierze udział w uroczystościach religijnych. Uprzedzenia, to był taki złożony wskaźnik, uprzedzenia wobec homoseksualistów i przekonanie, że obcy mają w Polsce za dużo do powiedzenia. Zamiar wyjazdu za granicę. No i dalej jest. Bywanie w kinie, teatrze lub koncercie, bywanie w restauracji, kawiarni, pubie, bywanie na spotkaniach towarzyskich. Teraz proszę zobaczyć na tę ostatnią kategorię. Wykluczenie normatywne. W tych kategoriach zdecydowanie różni się od wszystkich innych wykluczeń. O ile wykluczeni fizycznie rzadziej bywają w kinie, rzadziej bywają w restauracji, rzadziej bywają na spotkaniach towarzyskich, podobnie jak wykluczeni strukturalnie, to w przypadku wykluczonych normatywnie jest odwrotnie. Znaczy oni muszą podtrzymywać swój etos, prawda? Więc częściej bywają w pubie, częściej biorą udział w spotkaniach towarzyskich, nawet także częściej bywają w kinie, teatrze lub na koncercie. A jeśli chodzi o wykluczenie materialne, no to wszędzie ten związek jest negatywny, z wyjątkiem bywania na spotkaniach towarzyskich. No bo do spotkań towarzyskich ani pieniędzy, ani pracy specjalnie nie trzeba. Można się spotykać wśród tych, którzy są równego statusu, znaczy też nie mają roboty i są biedni. Jeśli można... Aha, to już był ostatni. Ale jaki z tego płynie wniosek dla polityki społecznej? Znaczy, po pierwsze, dobrze byłoby, gdyby decydenci zdawali sobie sprawę, że istnieją różne, odrębne kategorie wykluczenia. By nie wrzucali wszystkiego do jednego worka. I żeby też zdawali sobie sprawę z tego, które kategorie wykluczenia są łatwiejsze niż inne do minimalizowania w kraju,
A gdzie łatwiej byłoby dokonywać tego procesu wkluczania ludzi i które kategorie są szczególnie groźne? Wszystko wskazuje na to, że w Polsce najpoważniejszy problem to jest wykluczenie fizyczne i wykluczenie normatywne. A malejący problem to jest wykluczenie, przynajmniej na razie, materialne i zdecydowanie malejący problem to jest wykluczenie strukturalne, wynikające z niskiego wykształcenia i miejsca zamieszkania odległego od centrów cywilizacyjnych. No to dobrze byłoby tak modelować politykę społeczną, żeby rzeczywiście większą uwagę przywiązywać do tych rodzajów wykluczeń, które po pierwsze są stosunkowo powszechne w Polsce, a po drugie nie znikają same. Znaczy bez jakiejś sensownej systemowej polityki nic się w tej sprawie nie stanie. A co się stanie ze zdrowiem i pełnosprawnością Polaków? No, sami sobie mają te nogi prostować? Co się stanie z tym wykluczeniem normatywnym? A czy wyłącznie zaostrzanie prawa spowoduje, że Polacy przestaną pić, ćpać i kraść? No nie, no bo mieliśmy już kilka takich eksperymentów z tym zaostrzaniem nie prawa. Nie tylko my. Nie tylko my i nic w tej sprawie się nie poprawiało, więc należałoby jednak jakby od nowa pogłówkować, co można byłoby sensownego rzeczywiście zrobić, żeby ograniczyć te dwa najgroźniejsze w Polsce typy wykluczenia, czyli to wykluczenie fizyczne związane z niepełnosprawnością, z marnym zdrowiem po przekroczeniu pewnego wieku życia i to wykluczenie związane z naruszaniem norm społecznych w różnych postaciach. Tak, pani profesor, można? Tak, no ja bardzo proszę, zapraszam serdecznie do dyskusji. Ale pan już dużo mówił w trakcie, to może panu udostępni. A może pan tubę udostępnić innym? Tak, właśnie. Jeśli mogłabym prosić, to zapraszam Państwa i rzeczywiście Pan no, dziękuję bardzo. Ja znam to z wielu spotkań, że... Tak, ciągle Pana widuję na otwartych spotkaniach, tak, to prawda. Tak, proszę Pana. A jednak ja przynajmniej pozwolę, Panie Profesorze, że ja mam tu artykuł z Metra o przedsiębiorczości na Wilinioku, tak zwanym, tutaj taki, i tam jest napisane dwa razy. Przedsiębiorczy to jest ten, który nie płaci za pracę. A teraz drugie, to chciałbym, panie profesorze, kogo pan nazywa decydentami? Czy pan profesor Balcerowicz był decydentem i jest decydentem w jakiejś formie? Nie jest, ale był. Który, pan pozwoli jeszcze, już naprawdę nie będę nadużywał państwa, który połowę społeczeństwa przymusowo wcielił do prywatnych funduszów emerytalnych, a teraz mówi, że jak rząd pożyczył sobie od prywatnych funduszów emerytalnych, to mówi, że to jest niekonstytucyjne. Ale konstytucyjne było, że on przymusowo powiedział, jak się sam nie zapiszesz, to ja cię zapiszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Proszę się przedstawić. Właśnie, ja to zrobię. To znaczy, jestem absolwentem wyższej uczelni. Wydawałoby się najlepsze ekonomiczne, jak widać, tych problemów strukturalnych, tak, czy jak ich profesor wymieniał, też z problemu z wyglądem, z wiedzą, nie brakuje, ale jest problem z braku pracy, taki, który mają osoby właśnie wykształcone z najlepszymi studiami. Ponieważ znam sporo takich osób, to myślę, że w jakiś sposób padłem na pomysł, żeby ich zareprezentować, a właściwie los mi trochę pomógł, bo jak poszedłem do Urzędu Pracy i z tymi paniami rozmawiałem, to była możliwość stażu w kancelarii premiera. I tak się złożyło, że staż odbywałem u pana Arłukowicza, ministra, który się miał zająć przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznym. No to pomyślałem, kurczę, mimo że moim taką domeną studiów ekonomicznych to było bardziej zarządzanie w transporcie, tak, liczenie kosztów przewozów transportowych, to jednak miałem na studiach oczywiście na uczelni ekonomicznej wykłady z polityki społecznej i z takich rzeczy właśnie również jak no, finansowanie uboższych regionów, no wiadomo, no, takie rzeczy jak rozwój regionalny również w trakcie studiów, no to zgodziłem się na ten staż, byłem do czasu rozwiązania tego biura i tu mogę się wypowiedzieć, że pan się pyta, kto jest decydentem. No, moim zdaniem decydentem w kraju jest rząd, tak jaki jest. I tu nic nie chcę oceniać tego rządu, chociaż myślę, że możemy to tak powiedzieć, że ten temat, właśnie wykluczenie społeczne, był potrzebny do wyborów.
Wtedy była potrzebna osoba, żeby... Ale nie tylko, tylko w ogóle do lewicowego elektoratu. To znaczy ja akurat nawet jako zwolnik mogę przyznać oponentom to, że tak było. Pytanie, bo już wtedy my się zastanawialiśmy w naszym biurze, gdzie trafił pan urzędnik, który zajmował się osobami wykluczonymi w sensie takim, jak przyjeżdżają do kraju, tak? Bo on akurat był w departamencie wcześniej uchodźców, więc... On patrzył na to z perspektywy swojego doświadczenia wcześniej bycia urzędnika. Była pani, która zajmowała się dziećmi, prawda, biednymi i takimi sprawami. Szereg nas, osób z różnych, no i ja też absolwent wyższej uczelni dopiero co, telefony, które się pojawiały, sprawy, to ludzie, to przede wszystkim pełny przekrój społeczny. Tak? To znaczy, generalnie ja stwierdziłem, że 80% ludzi może uważać w Polsce, że z jakiegoś powodu jest wykluczony, no bo trafił się student medycyny, który chciał studiów po angielsku i w Poznaniu mu tych studiów w jakiś sposób odmówili. Jego nie było nie stać na te studia. On się po prostu nie dostał i liczył, że pan minister mu pomoże się na to dostać. Był to również pan wysoko wykształcony, tak? Ale butny, po prostu 27-letni człowiek, który w Poznaniu, więc my stwierdziliśmy z kolegą właśnie tym od uchodźców, z panem urzędnikiem, który mnie tam przyuczał, że są tacy, którzy uważają, że są wykluczeni od większego bogactwa, od jachtu w Cannes, tak? Znaczy, że jakby mogliby, prawda, pracować po studiach medycznych jako lekarz w Polsce, ale przecież oni chcą wykonać te studia, żeby podnieść swoje kwalifikacje i być może wtedy czmychną do Anglii, żeby się nie rozwodzić. No tak, tylko że ja nie mówiłem o subiektywnym poczuciu bycia wykluczonym, bo gdybyśmy przyjęli takie kryterium, to nie 40 tam kilka procent Polaków byłoby zagrożonych wykluczeniem, tylko 113%, więc nie ma. Teraz przechodząc, jak już się przedstawiłem, to do meritum tego, co może chciałem wypowiedzieć się w tym temacie, więc tak jak dzisiaj się dowiedziałem, na tej samej uczelni akurat odwiedziłem dzisiaj właśnie dawną alma mater i pojawił się ten plakat, ponieważ pozostaje bez pracy, bo to jest właśnie ten problem, że staż z Urzędu Pracy, i to wielu osób dotyka, jest na przykład na jakiś czas i się kończy. I czy to w jakiś sposób jest A to stanie... znaczy, że nie zadzierzgnął pan odpowiednio dobrych relacji z Arłukowiczem, żeby przejść żeby nagle do Ministerstwa żeby mógł Zdrowia. Pana pociągnąć tam ze sobą. Nie, ale to co chcę powiedzieć? Znaczy ja w przeciwieństwie do pana lisem. Profesora dużo bardziej widzę te zagrożenia jednak materialne wśród tej, bo jak my pokończyliśmy studia i w tym momencie, albo też ci po 50 będą musieli pracować do 67 roku, to dostrzegam problemy również z tym materialnym. Ja się z panem zgadzam, ale o tym wspomniałem, że to wykluczenie materialne rozeszło się z tym wykluczeniem związanym z wykształceniem słabym i tak dalej, dlatego że także w kiepskiej sytuacji materialnej i często na bezrobociu są ci, którzy kończą wyższe uczelnie. Tylko wie pan, na czym polega różnica między panem i takim ubogim mieszkańcem wsi, że pan ma perspektywę, a on nie ma. Otóż niezwykle istotne także dla takich efektów jakby czysto psychologicznych sytuacji, w której się człowiek znajduje, jest to, czy on widzi przed sobą jakąś perspektywę, czy też żadnej perspektywy nie widzi. Pan niewątpliwie taką perspektywę przed sobą musi widzieć, bo pan wie, że pan ma jeszcze siły, sporo lat przed sobą, pan niewątpliwie w jakimś momencie jakąś robotę znajdzie, być może nawet taką, która będzie panu poza pieniędzmi sprawiała taką wewnętrzną satysfakcję, będzie pan robił to, co pan odpowiada. A ten Kowalski, czy Kowalska po 50 żyjąca gdzieś w jakiejś wiosce, bez wykształcenia, dzierżawiąca pół hektara od Agencji Nieruchomości Rolnej, takiej perspektywy niewątpliwie przed sobą nie widzi. W pełni się zgadzam, bo my uznaliśmy z tym to najgorszy problem. Te osoby, które się zwracały po 50 i szukaliśmy dla nich, próbując przekonać może do kapitału ludzkiego, tego programu unijnego 50+, mimo wszystko mieliśmy świadomość, że co my im powiemy, że tak, że mają tam się zgłosić do tego i co sobą, firmę założyć? Taki jest pomysł unijny, prawda, żeby osoby po 50 mają tam 40 000 na założenie firmy. Ale jak to jest osoba, która nie ma absolutnie pomysłu, co to za firma miałaby być, to uważaliśmy, że jeśli jest z tego schorowana i ma dzieci, to jest najgorszy przypadek. Tak, nie ma żadnych perspektyw, pomóc. Żeby dostać... Przepraszam Państwa. A miał Pan udostępnić? 40 000 to jest 28 000 do ręki. A jak się nie uda, to trzeba zwrócić 40, tak? Tak to jest? Tego akurat nie wiem. Ja myślę, że jeśli nie wiem, czy Pan już skończył, ja tutaj widzę Pani... Ty chcesz? Basiu, tak? Dobra, rada.
No, bardzo dziękuję za tą, za ten wykład, za tę wypowiedź. Bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa. Dziękuję Paniom za zorganizowanie i za zaproszenie Pana Profesora. I przy okazji, czy można mieć na przykład dostęp do tych materiałów? To będzie opublikowane przez Fundację. Drodzy Państwo, w takiej formie. Ale czy już dziś można? A dziś będzie można. Będzie można. Tak, ja się ale najpierw, bardzo dziękuję. I czy mogę o tym napisać? Tak, oczywiście. Oczywiście. Ale mam pytanie. I tak, właśnie chciałabym się zastanowić. Tak sobie myślę, bardziej tego słucham i od lat oczywiście zastanawiam się nad tym naszym kochanym wykluczeniem. Właściwie z czego ludzie czują się wykluczeni? Bo jeśli przyjąć, że na przykład ci 16-latkowie, o ile dobrze widziałam z moimi minusami, jest prawie przeszło 40%, które zdefiniowane zostało, czemu się sami zdefiniowali i bardzo zrozumiałam jako zagrożenie. To ja się, to ja się zastanawiam z czego, czy to jest... No właśnie z tych różnych powodów. Ja wiem, właśnie, dlatego ja się zastanawiam, czy, bo wykluczenie jest czymś bardzo radykalnym i ostatecznym, prawda? Klucz, bo to jest klucz, zamykamy bramę, nie ma wejścia. Właśnie nie powinno być ostateczne. Otóż to, dlatego to już nie do ciebie. Zastanawiam się, czy nie powinno się po prostu zmienić typu pojęć, którymi operujemy, bo to jest tak ostateczne, że programuje nas, także naukowców. I czy nie powinno się, ale to już sobie muzeum albo powiedzmy do publikacji czy do zastanowienia z kolegami, koleżankami, politykami, powinno być nie polityka dotycząca wykluczenia, tylko włączania. To, o czym ty mówiłeś, że ona w pewnym sensie nie zdaje egzaminu, ja się z tym całkowicie zgadzam. Bo jej nie ma. Właśnie. Nie ma. I teraz, jeśli on się definiuje... Poza kwiatkami do kożucha i zachowaniem... Bo jednego zdania zabrakło mi jakby samej wypowiedzi na ten temat, że właśnie się skończył grudzień, tak? Skończył się w tym momencie rola tutaj i na przykład z oferta rządowa w tym momencie już zamarła. Mamy pana czyli nieważne, mamy Ministerstwo Polityki Społecznej jako ministerstwo. A nie dalej. Pan pozwoli, pani Basiu. Ale chciałem właśnie powiedzieć, że w moim odczuciu coś się skończyło za wcześnie. Przecież nic się nie zaradziło w tych sprawach. Wydaje mi się, nie zaczęło, ale to... No, to też prawda. Okej, i zastanawiam się, czy to nie jest norma, to co... Po prostu trzeba jakby wrócić pojęcie, bo inaczej się opisuje jako coś, co jest normą. Bo może to jest norma, może te mechanizmy nie działają. Może czegoś nie dostrzegamy. Bo dla mnie jednak z opisu tego, o czym ty mówiłeś, wynika, że ludzie idą po schodach, to jest mozolne i uciążliwie, ale oni nie mają bramy zamkniętej na klucz, tylko muszą pokonać pewne bariery także w nich tkwiące. I dla mnie to nie jest wykluczenie. To jest po prostu nieumiejętność sięgnięcia po pewne instrumenty. Ale to znaczy nieumiejętność, bo jakim nikt nie pokaże, że są takie instrumenty, że można po nie sięgnąć. No i właśnie do tego. I to powinno się zetknąć z bardzo inteligentną polityką rządu, czyli wszystko jedno polityką. Naprowadzanie. Tak jest. Naprowadzanie. Tak jest, ale moim zdaniem nie powinno się nazywać jednak tego wykluczenia. Bo to jest bardzo, bardzo obciążające. No ale Basiu, zaczekaj, bo to zagrożonych wykluczeniem tam wyszło 44%, natomiast wykluczonych 17,7%, czyli mniej niż 1/5. Zwykłe także elementy wypowiedzi psychologiczne związane z wiekiem, nie umniejszając skali zjawiska, która jest moim zdaniem przygniatająca. Jeden wskaźnik przemawia do wyobraźni. To jest wskaźnik natężenia symptomów depresji. Otóż ja nigdzie na świecie, a badania z użyciem tego samego narzędzia były robione w bardzo wielu krajach, nie zobaczyłem tak silnej zależności między właśnie nasileniem symptomów depresji a wiekiem życia jak w Polsce. To jest wręcz niebywały związek. To jest taki związek, że zamiast udawać się do psychiatry, wystarczy pokazać dowód osobisty pierwszemu policjantowi i on na tej podstawie zdiagnozuje poziom natężenia symptomów depresji u tego, którego dowód trzyma w ręku. Tak silny liniowy związek jest. Współczynnik korelacji między natężeniem symptomów depresji a wiekiem życia wynosi 0,7. To jest tak, 0,7 w Polsce. I teraz co to znaczy? To znaczy, że w grupie osób po 50 roku życia, zwłaszcza w grupie kobiet, bo jeszcze dodatkowo jest ta
różnica między mężczyznami i kobietami, jeśli chodzi o nasilenie symptomów depresji. W grupie kobiet to już jest właściwie poziom kliniczny w Polsce. To jest właściwie poziom kliniczny. Nie mówiąc o kobietach w wieku 60 lat. Tak, ale my mamy rzeczywiście Polska i Francja, to są dwa kraje w Unii Europejskiej, które mają najniższy poziom zatrudnienia teraz seniorów, na 50+, no tak, bo jak tak. Ktoś mówi senior 50 lat, to trochę już właśnie, to pojęcie podeszły seniora, wiek, mówił pan tak, jeżeli 50 lat plus, to jest senior, tak. Czyli teoretycznie ktoś, kto się na rynek pracy nie nadaje, tak. Przekroczył zdolność, prawda, zatrudnienia. I gdyby to był standard europejski, prawda? Ale to nie no jest. Nie, no Szwecja gdzie? No? Gdzie Szwecja? No, wszystkie inne kraje, nawet taka liberalna Wielka Brytania, która ma tam 65%, prawda? W wieku 55-64. A my mamy 38, no to coś po prostu tak śmiesznego i wstydliwego. To jest po prostu wstyd. Że mieć tego typu statystyki. Więc nie jest, to nie jest, nie może być tylko psychologiczne i na zasadzie nasi obywatele powyżej 50 lat są niezaradni, leniwi, wypaczeni i tak dalej, w związku z tym sobie nie radzą. Moja odpowiedź jest prosta. Moja odpowiedź jest prosta. Polski rynek pracy ich nie potrzebuje. Bo gdyby rynek pracy ich potrzebował, to niezależnie od wszystkich innych barier, nawet od tego wysokiego poziomu symptomów depresji, oni by do roboty trafili, bo gdyby ich potrzebował, to zaoferowałby im takie warunki, że oni daliby się skusić. Polski rynek pracy ich nie potrzebuje. Po prostu. Może nie stać. I teraz a propos... Ale jest najmniejsze bezrobocie jest w tej grupie wiekowej. 50 do 60. Przeczytałam wczoraj Wyborczej. No, ale proszę uprzejmie. To nawet podstawia jakieś badań. Nie szukają. Nie, 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 Basiu, bo ty mówisz o bezrobociu według wskaźnika BAEL, a nie według rejestrowanego. Nie, nie, jeśli chodzi o rejestrowane, to wszystko się zgadza. Tam jest wysoki wskaźnik bezrobocia, zwłaszcza wśród kobiet właśnie. Tylko to, bo to zahacza o dosyć aktualny problem, przymiarek do reformy związanej z przesunięciem wieku emerytalnego. Więc moim zdaniem tu też zawodzi polityka informacyjna rządu. Bo ja się zgadzam z postulatami wielu środowisk politycznych, Palikot o tym mówi wprost na przykład, że tę reformę trzeba obudować jeszcze dodatkowymi tak, ustawami. Tak. Tylko moim zdaniem właśnie nie trzeba, gdyby było właściwe wyjaśnienie. Bo nie chodzi o to, żeby spęczniał teraz rynek pracy w Polsce, tak? No bo jak on nie pęcznieje, znaczy, że ci ludzie nie są w takiej liczbie na tym rynku potrzebni. Tylko rzecz w tym, że tworzymy armię rezerwową. To jest armia rezerwowa, która będzie niezbędna w sytuacji, w której na tym rynku będą ogromne potrzeby pracownicze, a nie będzie kto miał się tam zatrudnić. To chodzi o to, co się stanie za lat 20, a nie o to, co mamy dzisiaj. Innymi słowy, jeśli wyczerpią się te rezerwy osób w wieku 25-50 lat, no to jest pytanie, co wtedy zrobimy na tym rynku pracy? Mają poczekać 20 lat na pracę na własny koszt. Tak? Jednocześnie, panie profesorze, to co obserwujemy przez 50-60 lat, obserwowaliśmy automatyzację, prawda? Było tam pełne zatrudnienie, potem wprowadziliśmy automatyzację, w związku z tym zakład, który kiedyś potrzebował 500 osób, w tej chwili potrzebuje 50 i 140 automatów do tego. W tej chwili ta sama nowa rewolucja robi się poprzez informatyzację. To znaczy te usługi, które jeszcze do tej pory wymagały inteligencji ludzkiej i dużej liczby pracowników umysłowych, w tej chwili robi się, zastępuje się automatyzacją informatyczną. Popatrzmy na aktualne programy Unii Europejskiej. 700 milionów na program związany z innowacją technologiczną, na programy, strony internetowe, które będą... Chce pani powiedzieć, że za te 20 lat nie będzie tej dziury, tak? No właśnie. To chce pani powiedzieć? Pracy będzie coraz mniej. Strukturalnie coraz mniej. Tak jak przeszliśmy
w erę automatyzacji, w związku z tym wszystkie te proste stanowiska pracy zlikwidowaliśmy poprzez automatyzację. Teraz mamy informatyzację tak daleko posuniętą, że strukturalnie miejsc pracy w dzisiejszym rozumieniu, potrzeby na pracę człowieka w dzisiejszym rozumieniu będzie, może być tylko mniej. Bo po prostu będziemy automatyzować, informatyzować coraz więcej. Przepraszam panią bardzo, ale w związku z tym trzeba wymyśleć inny system. Z komputerem, czy urzędniczka z komputerem obsługuje więcej interesantów? Jak przedtem bez komputera? Przepraszam panią, może mnie pani wyrzucić, jak pani taka dyscyplinarna. Ja pana nie wyrzucę, ale ja pana bardzo grzecznie proszę, żeby pan nie przerywał. Mało grzecznie, tak. Proszę pani, bo to jest rozmowa i dyskusja. Kiedy jest... A nie, proszę ale pani, nie że... Pan nawet dokończyć. Pani już mówi pół godziny, jak ja powiem zdanie, już, bon. A jak pani mówi pół godziny i to jeszcze rzeczy, no powiedziałbym, mało prawdziwe, no to proszę pani, trudno, żeby to nie ruszało człowieka. Przepraszam bardzo. A panie niech się nie czują gospodarzami, nie wiem z jakiej pani. Powiedziałem, że panie rządzą i jeden mężczyzna nie wytrzymuje tego, to panie są dowodem tego. Rywkin w latach, jeśli się nie mylę... A pani też? Ta ja też. Rywkin, jeśli się nie mylę, w latach 90., pod koniec lat 90. opublikował głośną książkę Koniec pracy, tak? A on już wtedy uznał, że wszystko na to wskazuje, że lada moment, czyli lada dekada, tak? No, ludzie właściwie będą mogli wyłącznie po skończeniu szkoły jeździć na udane wakacje, no bo nie będzie pracy, a pieniądze dla nich będą się rodzić z właśnie tych automatycznych procesów generowania bogactwa. No tak się nie stało. A czy ja oczywiście nie chcę tu robić za żadnego proroka, ale to, o czym pani mówi, ten scenariusz, że bez uszczerbku dla bogactwa narodu kurczył się będzie rynek pracy, to w tej chwili trudno rozstrzygnąć ten dylemat, ponieważ nie wiadomo, w jaką stronę się będą rozwijały usługi. Bo to, że fabryk będzie ubywać, to jest pewne, bo one się przeniosą tam, gdzie będzie tania siła robocza, nikt nie będzie dbał o środowisko i tak dalej, i tak dalej. No to wiadoma sprawa. Zwłaszcza jak infrastruktura się rozwinie i łatwo będzie stamtąd transportować to wszystko, co tam się wyprodukuje. To jest oczywiste. Na razie Polska robi za tego Murzyna, tak? Na razie my tu jesteśmy Chinami Europy i to u nas jest ten przemysł. Ciągle ten wskaźnik zatrudnienia w usługach do zatrudnienia w przemyśle należy do najniższych w Europie, więc ciągle my produkujemy te telewizory, pralki na całą Europę i pół świata i montujemy samochody. A my jesteśmy taką półkolonią, znaczy nie mamy suwerennej gospodarki w istocie. Zawdzięczamy miejsca pracy tym inwestorom, którzy mieli kapitał, know-how, przywieźli całe linie produkcyjne i powiedzieli, proszę bardzo, Polacy, uważam, że jesteście wystarczająco dobrze wykształceni, kompetentni, siadajcie i przykręcajcie te śrubki. No i tyle, mamy z tego korzyść. Ale rynek usług się w różne strony rozwija i w związku z tym przy takim wywianiu przemysłu ze Stanów Zjednoczonych w różne regiony świata, w ogromnej masie do Chin na przykład. Nike już nigdzie nie produkuje na świecie, tylko produkuje w Chinach. No, wielkie koncerny międzynarodowe tam po prostu załatwiają sprawę tych atomów, prawda? Nie bajtów, tylko atomów. Ale się okazało, że bezrobocie co prawda wzrosło, ale za sprawą kryzysu, który symbolicznie zaczął się od upadku banku Lehman Brothers. A nie dlatego, że skończyła się praca w Stanach Zjednoczonych. Nie. Jak im ten kryzys przejdzie, ten kryzys w instytucji finansowych, to wskaźnik bezrobocia wróci do takiego tak zwanego higienicznego poziomu, czyli około 5% i na pewno nie będzie rósł. To był cud? Nie, to nie był cud. To była zmiana
profilu gospodarowania. Znaczy to była zmiana ekonomii XX wieku na ekonomię XXI wieku. Firmy internetowe zarabiają, firmy high-techu zarabiają, firmy farmaceutyczne zarabiają. Nie dlatego, że produkują leki w Stanach Zjednoczonych, tylko dlatego, że je wymyślają tam w Stanach Zjednoczonych. Więc gdyby była możliwość, w co ja jednak wątpię, zbudowania w Polsce w perspektywie kolejnych na przykład 10 czy 20 lat gospodarki prawdziwie suwerennej, czyli gospodarki innowacyjnej, czyli takiej gospodarki, która nie liczy tylko na to, że ktoś przyjdzie z linią technologiczną, tu ją usadowi i powie pracujcie, tylko że pójdziemy w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, to nie miałbym wątpliwości, że rynek pracy się nie skurczy w Polsce. Ale on się oczywiście, moim zdaniem, skurczy i to dramatycznie. I w tym sensie ma pani rację, że nam nie będą potrzebni ci obecni emeryci w wieku 65 lat, powiedzmy, za nawet krótszy okres niż 20 lat. Moim zdaniem za 6 lat się ten rynek skurczy, ponieważ wywionie ten wielki kapitał zachodni tam, gdzie ludzie się równie intensywnie kształcą, a gdzie koszty pracy są niższe niż w Polsce. Na tym polega polski problem. Ja dlatego nie przywiązuję większej wagi w ogóle do całej tej debaty na temat wydłużenia czasu pracy i przesunięcia wieku emerytalnego, bo moim zdaniem to jest nadmuchany smog. Znaczy, to nie to nam grozi. To nie to nam grozi, że powstanie pustka na rynku pracy i że nie będzie miał kto pracować. Ta pustka powstanie za lat 6 i 7. I żadni emeryci nam tej pustki nie załatwią, bo nie będzie po prostu pracy. Ze względu na najniższe w Europie prawie wypłaty na badania i rozwój. My mamy jako Polska. Same badania niczego nie załatwiają. Nam brakuje bardzo wielu innych dodatkowych czynników, które by spowodowały, że przestalibyśmy wkręcać śrubki do pralek Whirlpool i zajęli się rzeczywiście innowacyjną gospodarką. Bardzo wielu rzeczy nam brakuje. Nie tylko pieniędzy na badania. Na początek chciałem się też przyłączyć tutaj do tej opinii, że no, bardzo ważne tutaj nam Pan podał kategorie tych wykluczonych i w ogóle ten obraz naszej aktywności życiowej jakoś jest bliższy nam, ale chcę powiedzieć, że ja widzę na przykład taką bardzo szeroką perspektywę, taką przestrzeń do zagospodarowania dla dzisiejszego, no bardzo bym powiedział, nieporadnego rynku pracy. Z braku polityki społecznej nasz rynek pracy ograniczył się ze względu na procesy globalizacji i tak dalej, zawęził się bardzo. Ale proszę zauważyć, w jakim kierunku idziemy jako społeczność globalna i społeczność lokalna i każda inna. Idziemy w kierunku wydłużenia czasu wolnego, prawda? To stworzyć trzeba przemysł, rozwinąć przemysł czasu wolnego. Przecież coraz więcej czasu będą mieli właśnie i ci dużo zarabiający, i mniej zarabiający, i na tym rynku można stworzyć i poszerzyć infrastrukturę wypoczynku, czasu wolnego i tak dalej. Przecież człowiek nie tylko zajmuje się pracą i powiedzmy no, nakarmieniem swoich tych podstawowych, elementarnych potrzeb, ale także idziemy w kierunku rozwoju intelektualnego, kulturowego i tak dalej. I tu jest ta szansa, tylko tutaj bym się zwracał w stronę właśnie młodzieży. Tam jest ten potencjał, tam jest ta kreatywność. I tak jak Pan skończył studia, tak bardzo dobrze Pan powiedział, że Pan ma przed sobą perspektywę, ale jednocześnie jest potrzebna ta kreatywność, odwaga, żeby no właśnie zainwestować z równie jak Pan młodymi, wykształconymi ludźmi. I no jeżeli państwo nie jest w stanie, to może właśnie formami prywatnymi innymi rozwijać tą infrastrukturę. My jesteśmy ubogim państwem. Jak mało mamy basenów, jak mało basenów no po prostu, żeby uprawiać sport, żeby społeczeństwo było zdrowsze. Ale przynajmniej w przeciwieństwie do Grecji wszystkie są zarejestrowane. No, uczciwi jesteśmy. Bo właśnie dzięki temu byśmy naprawdę byli zdrowi, nie byśmy wydawali na te lekarstwa i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj trzeba jakoś trochę popatrzeć w tym kierunku.
a nie, bo na pewno już w tej rywalizacji technologicznej, nowych tych technologii, to my chyba tutaj nie będziemy w stanie no, rywalizować czy konkurować z najlepszymi. Musimy się z tym zrobić. Za mało wydajemy na naukę. Tu nie ma pan racji. A to proszę. W taki sposób mógłbym myśleć twórca Google'a, twórca Apple'a, bo ten rynek już był zagospodarowany, tak? IBM już produkował jakieś komputery. Ja się tylko Yahoo miało wyszukiwarkę i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, a w ekonomii XXI wieku obowiązują zupełnie inne reguły gry, niż obowiązywały w ekonomii XIX czy XX wieku. A dostęp do najsłodszych winogron absolutnie nie jest zamknięty przed nikim, niezależnie od tego, z jakiego poziomu startuje. Rzecz w tym, czy on spełnia pewne kryteria umożliwiające mu szybki, już nie mówię o czysto intelektualnych kryteriach, o tym, czy jest kreatywny, czy nie, ale czy on spełnia kryteria w kategoriach pewnych umiejętności społecznych, że on potrafi rozkręcić firmę. Teraz dla takiej topornej ilustracji tego, co mam na myśli. W Polsce jest przynajmniej zarejestrowanych ponad 3 miliony małych i średnich przedsiębiorstw. Ale produkt i one stanowią 98% wszystkich firm. Ale 60% PKB wyrabia te pozostałe 2%. 60% PKB. Udział małych i średnich przedsiębiorstw w PKB Polski należy do najniższych w Europie. Najniższych. Jest multum tego wszystkiego, tylko że oni nic nie dają tak naprawdę. Ponieważ to najczęściej są jakieś rodzinne stragany z pietruszką. A bez motywacji rozwojowej, ale jest gorsza przeszkoda. Ale nie chodzi o to, że nie mają ambicji. A ci właściciele tych ambicje mają. Tylko mają pewien problem. Mają pewien problem, żeby dogadać się z właścicielami innych straganów. A wie pan, to jest niebywałe. To jest niebywałe, że przyjechał do Polski Portugalczyk i zmajoryzował handel detaliczny. Wziął jak swoje, tak? A nie płaci podatków. I Biedronka zmonopolizowała właściwie handel detaliczny w Polsce. Sprawą jakiegoś jednego Portugalczyka, który też 30 lat temu był goły i wesoły. No, i nie miał pieniędzy. Nie, to nie. No, wiem, ja wiem, instytucje są też wymagają. Nie. Nie. W Polsce było 900 tysięcy małych kupców. 900 tysięcy małych kupców, gdyby się skrzyknęli i każdy włożyłby 1/10 swoich zysków rocznych, zbudowaliby 40 razy tyle, co jest Biedronka. 40 razy tyle. Jest jedno miejsce, jeśli pan pozwoli, to jak ktoś mówi, to bardzo proszę nie przeszkadzać, dobrze? Przepraszam. Jest w Polsce jeden jedyny przykład, gdy kupcy... Ale też najpierw się domagali, że miasto im to powinno wszystko załatwić w Warszawie. Że kupcy wreszcie potrafili coś zrobić wspólnie, a to jest jedno jedyne miejsce, to jest Warszawa, gdzie powstał kupiecki dom towarowy, który... Jakie on ma perspektywy rozwojowe? Żadnych. No dobrze, ale jeden powstał. A dlaczego nie powstało 40 tysięcy? No pytanie jest proste, tak? Tak, o to chodzi. O to chodzi. Ja nie będę się klastrował z innym właścicielem straganu, z pietruszką, bo mu nie ufam. Bo mnie wykiwa. Bo on z tego będzie miał więcej niż ja. Przecież to o to chodzi. To jest główna bariera mentalna, tkwiąca w nas i w kulturze Polski, która uniemożliwia swobodne przechodzenie do gospodarki innowacyjnej, bo żeby przejść do gospodarki innowacyjnej, to nie wystarczy mieć nawet samych geniuszy jako obywateli, bo to wszyscy mogliby być geniuszami, tylko rzecz w tym, że ta wartość dodana jest między nimi, między geniuszami, a nie w ich głowach.
Pojedynczy geniusz niczego nie zrobi. Właściciele wyciągów, prawda, w górach na przykład, że się nigdy... Ale to na każdym kroku, to budowa autostrad, czego pan nie dotknie. Wszędzie mamy do czynienia dokładnie z tą samą patologią patologicznego indywidualizmu. Wszyscy mają indywidualnie rację i wara od moich przekonań. I to jest główna przeszkoda, a nie to, ile z budżetu wydajemy na innowacje, na badania i rozwój. To jest też ważne, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co tkwi w naszych głowach od czasów sarmackich. Panie profesorze, ale co ci, co wyjechali do Ameryki, bardzo upali Indianom, solidarności i Fundacji Mianrynka. To przełamaliśmy. Więc tu takie słowa... To ja mogę też pokazać kilka dodatkowych jeszcze takich obiecujących. Plusy, poproszę plusy, dodatki. Plusy dodatnie. Listy są plusami dodatnimi. Ale to też jest sposób szkolenia u nas jest taki nieszczęśliwy, bo i w szkole... Ależ oczywiście, to jest formuła funkcjonowania całego systemu edukacji w Polsce. Podam prosty przykład. W każdej pracowni chemicznej w szkole jest tyle palników, ilu jest uczniów w klasie i na każdej lekcji z chemii podstawowe przykazanie jest takie, żeby każdy uczeń stanął przy swoim własnym palniku i indywidualnie robił wszystkie doświadczenia. Na miłość boską. A dlaczego? A dlaczego nie po trzech, czterech miałoby stanąć? Oni wtedy jeszcze coś między sobą wymienią, tak? Może się zarażą takim bakcylem współpracy, bo coś im razem wyśmienicie wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. Ja za każdym razem w środowisku nauczycieli, a także w środowisku Ministerstwa Edukacji Narodowej słyszę ten sam od kilkunastu lat argument odbijający piłeczkę. A co z Gapowiczami? A jak ja mam ocenić wykonanie zadania przez zespół uczniów, nie indywidualizując wkładu, mówią nauczyciele? No i teraz gadaj, no to jest rzucanie grochem o ścianę. No. Myślę, że pan profesor ma świetną rację, bo ja, ponieważ miałam okazję studia wyższe robić we Francji, na wszystkich uczelniach wszystkie projekty są robione grupowo. Zawsze. W ogóle nie ma indywidualnych. Tak jak kiedyś. Dlatego, bo oni, ponieważ mają też bardzo zindywidualizowany system kształcenia, to na studiach wyższych właśnie wysiłek jest położony na naukę współpracy. I wszystko się robi w grupach. I trudno. A w krajach skandynawskich zaczyna się od przedszkola. Zawsze są przyczepiacze, tacy, którzy tak, oczywiście. Do dobrej ale to życie dorosłe ich zweryfikuje. No, to przecież oni na tym nie zyskają. Na tym tylko wyłącznie stracą. Więc tak darujmy sobie. Niech mają te same piątki, dlatego że Małgosia jest pracowita. Czy państwo badaliście, czy zastanawialiście się nad tym, na ile rzeczywiste wykluczenie albo zagrożenie wykluczeniem wynika, jest związane nie z pewnych uwarunkowań ekonomicznych, tylko z dyskryminacji? No tam jednym z tych czynników była dyskryminacja, ona wchodziła w skład jednego z tych typów, tak, subiektywne poczucie dyskryminacji. Tak. Ale dyskryminacja, ja mogę pani powiedzieć, ile osób w Polsce, jaki procent się czuje dyskryminowanymi na jakimkolwiek tle. Jeszcze tylko jedno zdanie, żebym skończyła, bo tak sobie dzisiaj wszyscy przerywamy, że to strasznie frustrujące. Że ja mam takie przekonanie, że każdy z nas w którymś etapie swojego życia, jeśli jeszcze nie był, to będzie, poczuje się dyskryminowany. Więc po prostu to jest immanentna cecha naszej kondycji ludzkiej. To już tu kropkę daję. W kwestionariuszu... Ile jest tych procent, co powiedziałeś? Ile jest tych już mówię. W kwestionariuszu diagnozy społecznej było bardzo proste pytanie. Czy w minionym roku czuł się pan, czuła pani, a dyskryminowana z jakiegokolwiek powodu, na jakimkolwiek tle religijnym, etnicznym, z powodu płci, wyglądu, przekonań i tak dalej, wieku? 1,2%. Polaków odpowiedziało, że tak, że czuli się w minionym roku dyskryminowani. Co więcej, jest w kategoriach dochodów 27% różnica między kobietami i mężczyznami przy kontroli
a pół wieku, poziomu wykształcenia i rodzaju zajęcia. Mhm. Więc to nie chodzi o to, że one wykonują jakieś inne. Gdzie jest największa różnica? Wśród nauczycieli akademickich. No to jest ten sam status, tak? Ci wykładają, tak? Co więcej, także w grupie nauczycieli szkół podstawowych i średnich jest mniej więcej taka sama, dwudziestokilkuprocentowa różnica. Czyli kobiety są bardziej dyskryminowane niż mężczyźni? Tak, tak, tak. I one się wcale nie czują bardziej dyskryminowane. Nie czują. Pytanie, czy respondenci rozumieją słowo dyskryminacja? Jak ja rozumiem? No to już te osoby z wyższym wykształceniem, mam na myśli wykładowczynie, powinny rozumieć. No. Przynajmniej tyle można założyć. Rozumiem, że to jest w całości. Nie, no dobrze, ale jak mówimy teraz o poszczególnych grupach zawodowych, no to widzimy, że jest dyskryminacja w sensie obiektywnym, płacowym, między kobietami wykładowczyniami uczelni wyższych i mężczyznami wykładowcami uczelni wyższych, a wcale się te wykładowczynie nie żyją dyskryminowane bardziej niż mężczyźni. No więc... Podobnie jest z częścią polityczek, które obiektywnie można powiedzieć, są dyskryminowane, ale jakby nie czują z punktu widzenia na przykład mojego idą w tak zwane zaparte. Tak, oczywiście. Bo inaczej to się poczuci. Czy ja mogłam mieć też pytanie? Tak. Ja mam pytanie odnoszące do wykluczenia materialnego, a konkretnie do rozwarstwienia społecznego, bo pytanie jest, czy rozwarstwienie społeczne, które narastało w okresie transformacji gospodarczej, to jest ten proces, który się już odwrócił tak naprawdę, bo my słyszymy tu i ówdzie, że ta przepaść pomiędzy bardzo dobrze zarabiającymi, a tymi najmniej zarabiającymi się nadal powiększa. Pytanie, jak to dzisiaj wygląda? I po drugie, czy to rozwarstwienie społeczne mierzy się, oblicza się, analizuje się przez pryzmat dochodów? Jeśli tak, to moje pytanie, na ile jest to wiarygodne? Bo przecież część osób pracujących na przykład, nie wiem, w szarej strefie, czy pracującej, będących częściowo na bezrobociu, a pracujących, prawda, na tak zwanym czarnym kontrakcie, nie przyznaje się do tych dochodów na przykład. Diagnozi się przyznają. W ogóle pytamy, nie pytając o to, czy to jest... No, przyznają się. Opodatkowane? Tak, oczywiście. My tam wyłapujemy bezrobotnych, którzy mają miesięcznie dochód. Ostatnio przyjęliśmy graniczną wielkość netto na rękę. 1190 zł chyba. No. Jest spora grupa takich bezrobotnych, więc przyznają się. Różnie mierzone rozwarstwienie albo takim wskaźnikiem tak zwanym Giniego, to jest takie zróżnicowanie w całej populacji, albo stosunkiem 10% z najwyższymi dochodami do 10% z najniższymi. Tak mierzone rozwarstwienie w taki lub inny sposób rosło w Polsce do 2007 roku. Potem się zatrzymało i teraz zaczęło spadać. I sobie nie rośnie wcale rozwarstwienie ekonomiczne. W ostatnich dwóch czy tam trzech latach to nawet przyjmijmy szerszą perspektywę, 4 lat, ci najubości bogacili się szybciej niż najbogaci. Znaczy, jeśli chodzi o realny wzrost dochodów, to w grupie 10% najbogatszych między 2007 i 2011 a wzrost w tej grupie 10% najuboższych był 33%, a w grupie 10% najbogatszych był 22%. I ci ubodzy zaczęli doganiać bogatych. Ale to jest oczywiście szerszy problem, zwłaszcza po tej głośnej, dyskutowanej w wielu środowiskach książce Duch Równości, tej pary angielskich badaczy, ona zwłaszcza w Anglii wywołała wręcz burzę polityczną. Posądzano tych autorów o takie inklinacje socjalistyczne i tak dalej, no bo oni tam próbowali na wszelkie możliwe sposoby udowodnić w porównaniach międzynarodowych, że im wyższe wskaźniki rozwarstwienia, tym gorsze wszystkie inne wskaźniki, tak? Więcej rozwodów i tak dalej, i tak dalej. Ale jednego wskaźnika nie użyli, bo im nie wyszło, bo ja to sprawdziłem potem. Mianowicie
czy jest związek między wielkością rozwarstwienia a dobrostanem psychicznym mieszkańców tych krajów. Znaczy, czy to jest tak, że im większe rozwarstwienie w jakimś kraju, to tym gorsze nastroje, tak? Tym gorszy stan ducha, no, tym niższe poczucie szczęścia, czy mniejsze zadowolenie życia. Otóż ja to sprawdziłem i okazało się, że to jest intrygująca sprawa, że w krajach ubogich jest bardzo silna, dodatnia zależność między wielkością rozwarstwienia a dobrostanem psychicznym obywateli. Silna dodatnia zależność. W krajach bogatych jest lekka ujemna. Jeśli weźmiemy pod uwagę kraje Unii Europejskiej, to tutaj jest lekka ujemna, ale lekka ujemna zależność. Innymi słowy, nijak się ma rozwarstwienie do takich czynników, które rzutują naprawdę na nastroje społeczne, jak stopa bezrobocia i inflacja. W ogóle nijak się ma. To nie ma większego znaczenia. Ja to również sprawdzałem, wyodrębniając w Polsce spośród 66 podregionów, trzy grupy podregionów. Grupa podregionów z najniższym średnim dochodem mieszkańców, najuboższych, grupa regionów średnio zamożnych i grupa regionów najbogatszych. I sprawdzałem, jak się czują teraz osoby z górnych 10% wielkości dochodu, osoby tam ze środkowych 80% i z tych 10% z samego dołu dochodów. I się okazało, że jeśli chodzi o tych najbogatszych, to to w ogóle nie ma znaczenia, czy się porównują z innymi w regionach bogatych, czyli takimi, którzy tam jeszcze są od nich, też bogaci, tak? Czy też żyją w regionach ubogich i w związku z tym cały czas widzą tę nędzę i mogą się cieszyć, że oni tak odbijają od tej nędzy. Jest tylko jeden istotny efekt, mianowicie najubożsi najlepiej się czują w najbogatszych regionach. Bardzo ciekawe. Taki jest skok ze średnio zamożnych regionów, a jeśli chodzi o tych najuboższych, do najbogatszych regionów. Ale oczywiście wynika to moim zdaniem z faktu, że spośród dwóch przeciwnie działających czynników, kosztów utrzymania niewątpliwie wyższe w najbogatszych regionach, i drugi czynnik wszelkiego rodzaju opieki społecznej, już nie tylko tej oficjalnej, ale jakiejkolwiek opieki społecznej, oni, ci najubożsi, są uprzywilejowani w najbogatszych regionach. A dokładają się samorządy, niezależnie od tego, ile spływa z Ministerstwa Pracy i tak dalej, tam działają różne fundacje, które się nimi opiekują, tam są jakieś domy pomocy i tak dalej, takie półprywatne czy społeczne i tak dalej, i tak dalej. I to sprawia, że oni mają lepsze warunki życia, mimo że są równie ubodzy, bo to był bezwzględne kryterium wysokości dochodu, są równie ubodzy, jak ci ubodzy w tych najbiedniejszych regionach. To zależy od koncentracji ubóstwa, prawda? Też również, bo ja to obserwowałam we Francji i w momencie, kiedy miasto ma 38% bezrobocia, to ogólnie ludzie mają niższe poczucie dobrostanu, ponieważ wokół siebie widzą głównie właśnie biedę i trudności. Tą nędzę, prawda? Czyli Ale z większości teorii w ramach tego nowego nurtu ekonomii szczęścia wynikałoby dokładnie co innego. Że ponieważ to, jak się czujemy, zależy od porównań społecznych, to jak się porównujemy z bogatszymi, to nam nastrój spada, a jak się porównujemy z biedniejszymi, to nam nastrój rośnie. A jeśli chodzi przynajmniej o ten wymiar regionalny w Polsce, no to nie ma żadnych dowodów na to, że tak to właśnie jest. No. Nie, w Polsce w dalszym ciągu nie, ale trzeba też zwrócić uwagę, że Polska należy do krajów ubogich, tak jak pan powiedział. I tutaj jest ogromny odsetek osób, które jeszcze nie zaspokoiły podstawowych potrzeb. Jeszcze nie. A czy my sobie możemy przyjmować różne progi ubóstwa, czy skrajnego ubóstwa? Możemy przyjąć to 480 zł, tak, na to jednoosobowe gospodarstwo pracownicze. Ale z tego wcale nie wynika, że 481 to już jest zaspokojenie wszystkich podstawowych potrzeb. Absolutnie nie.
Bo oczywiście wszystko zależy od tego, jak zdefiniujemy podstawowe potrzeby, ale moim zdaniem to jest coś więcej niż tylko chleb razowy z pasztetową i ledwo ogrzewane małe mieszkanko. No, to, co to jest podstawowa potrzeba, to też zależy od kontekstu. No. Kto ma tę potrzebę? Różne potrzeby. Czy Państwo jeszcze mają pytania, czy kończymy? Tak? Ja bardzo serdecznie dziękuję. Ja zamówię jakąś tekstówkę. Dziękuję Panie Profesorze za niezwykle ciekawą analizę, która w sposób doskonały porządkuje problematykę, ale też myślę naszą wiedzę, być może często intuicyjną również. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu za udział w dyskusji i zapraszamy na czwartą debatę z tego cyklu, która jest przewidziana. Jacku, przypomnij mi datę, jeśli możesz. Na samym początku, kwietnia zostaną. Jeśli mogę już powiedzieć Panie Andrzeju, czy mogę zapowiedzieć, będzie to Pan Andrzej Titkow. Jeszcze nie mamy tematu, tytułu tego wykładu, ale będzie na pewno... Jest w toku, tak. Tak, będzie na pewno jakiś film, prawda? To już mogę zapowiedzieć. O wykluczeniu z perspektywy kinematografii. Także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Już na kolejny. Dziękuję bardzo.